się naczekaliśmy. Hej! Cześć, kłaniamy się. Czołem. Cześć. Hej. Witamy, hej. Cześć. Agata, jak dzisiaj będzie? O, dzisiaj to będzie serio. No to śmiało. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Serio. Kasia Cichopek. Maciek Kurzajewski. Mamy nadzieję, że słuchacie też tego podcastu. Nie mówię o naszym podcaście, a o podcaście Agarogala, który prowadzi terapeutka rodziców. Jeśli tak, to świetnie, jeśli nie, to jeszcze lepiej, bo Agarogala jest dzisiaj z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, witaj. Cześć. Cieszymy się, że jesteś z nami, bo pytań mamy mnóstwo. Pytania mamy my jako rodzice, ale wydaje mi się, że wszyscy, którzy będą oglądali dzisiejszy odcinek, dzisiejszy podcast, to są ludzie, którzy albo są dziećmi, albo mają dzieci, albo chcą mieć dzieci. Z jakimi wyzwaniami dzisiaj muszą mierzyć się rodzice? No książki można pisać o wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się rodzice. Pewnie zależy to trochę od wieku dzieci. Tak myślę, jeżeli mamy dzieci, bo jeżeli mamy małe dzieci, to się mierzymy z buntem, to się mierzymy jeszcze z takim pomysłem na macierzyństwo, bardzo zaangażowane, eko, blisko i tak dalej. Z tego się bierze niejedna frustracja, też z takiego osamotnienia, które się wtedy w związku potrafi pojawić, kiedy ona z dziećmi, a on może mniej, no bo często to się dzieje, wciąż jednak, chociaż się zmienia. Kiedy te dzieci rosną, no to przychodzą jakby kolejne trudności. Tak, tak. No i nastolatki. Jedno jest pewne, że jak się stajesz rodzicem, to już się nigdy nie wyśpisz. Że jak dzieci są małe, to nie śpisz, bo dzieci płaczą. Później jak dzieci są starsze, to nie śpisz, bo się martwią, o której godzinie wrócą z imprezy. A jak dzieci są dorosłe, to mierzą się ze swoimi problemami i my jako rodzice też je przeżywamy i też nie śmiemy przez to w nocy. Pytanie jest takie, kto dzisiaj stoi przed większym wyzwaniem? Rodzice czy dzieci? A nie może być remis? Of. Bo mi się wydaje, że co chyba jest możliwe, tylko to są różne wyzwania. Tak. Ale pewnie będzie remis. Czy odkryjemy Amerykę dzisiaj? Czy właściwie powrócimy do tematów, z którymi borykali się nasi rodzice? Przypuszczam, że w większości będziemy mówić o tym samym. Mhm. Z pokolenia na pokolenie. Z tym, że współcześnie zgotowaliśmy trochę naszym dzieciakom taki świat, w którym jest więcej frustracji niż my mieliśmy, w którym one się mierzą z większą skalą różnych rzeczy, choćby... Ale z czego to wynika? Przecież my chcieliśmy dobrze. To nam było ciężko, bo no nie tak. Było nic, prawda? A my im dajemy wszystko. A my im dajemy wszystko, na tacy podane. Tylko, że one nie potrzebują wszystkiego. Mhm. One nie I to jest nasz błąd rodzicielski. To jest nasz błąd, ale ja też mówię w takim cywilizacyjnie, że zgotowaliśmy im taki świat, tak? Bo kiedy ja czy wy byliście młodzi i ktoś na was czy na mnie nagadał, to najwyżej wiedziało o tym całe podwórko plus ewentualnie szkoła. W tej chwili może wiedzieć o tym dowolna osoba na świecie, która zajrzała do internetu, gdzie takie rzeczy się pojawiają. No bo tam to kiedyś się pisało na murach albo w łazience w ubikacji, teraz to się pisze na wallu też, tylko że już social mediowym. I to po prostu idzie w świat. Jak porównywałyśmy się na przykład z koleżankami, które naszym zdaniem były ładniejsze, no to ja się mogłam porównywać tylko będąc w klasie i patrząc na nie. W tej chwili ta dziewczyna nastoletnia trzyma w ręku telefon i jeżeli ma 24H włączony ten telefon, to 24H może się porównywać do osób, które uznaje za lepsze od siebie. No, umówmy się, że ten świat, który ogląda w komórce, w internecie, jest pokolorowany bardzo. No, wyretuszowany, bardzo. Jest plastikowy. To nie jest prawdziwe życie, naturalne życie. A z drugiej strony, jak się pokazujesz z takiej bardzo naturalnej strony, pokazując właśnie, nie jestem perfekcyjna, jestem taka, mam tyle lat i przebarwienia na twarzy i dobrze się z tym czuję, to i tak jest hejt, który mówi, o Boże, jaka ona brzydka, jak ona mogła się w ten sposób pokazać ludziom. I mam wrażenie, że nie ma dzisiaj dobrego środka. Z drugiej zaś strony żyjemy w czasach, gdzie telefony będą zawsze. Tak. To jest coś, co nie zniknie i możemy my jako rodzice zabierać naszym dzieciom, powodując u nich frustrację, bunt i złość. Ale czy nie powinniśmy jednak gdzieś przyjąć na klatę, że tak będzie i nauczyć nasze dzieci radzenia sobie z tym? Tak, i przypuszczam, że mówimy o dwóch rzeczach.
przyjęcie na klatę, że tak będzie, oznacza, że przestajemy truć pod tytułem za moich czasów. Mm-hmm. No bo to musi być naturalna konsekwencja. Jeśli ja przyjmuję, że ten świat się zmienił, kropka, i nie wrócimy do lat 80., nie wrócimy. No to w takim razie ja nie mówię za moich czasów. Znaczy, to może nie ma w tym nic formalnie złego. I fajnie byłoby, jest to jakaś lekcja historii, którą spada tu, wypada tam. Mam wrażenie, że to nie zostaje. Teraz tak, ale kiedyś ono po to sięgnie, jeśli to ładnie, jeśli to w taki przyswajalny sposób opakujesz, a nie będziesz ładowała w to ucho dziecka cały czas, no wiesz co, no naprawdę, to twoje pokolenie. No. Czyli takie trucie to nic nie daje. No nie za bardzo, chyba że chcesz zwracać do siebie dziecko. Aha. Nie? Do takiej. No to jak z tymi dziećmi rozmawiać, żeby nie wyjść na kumpla kolegę, co się spoufala i nie jest autorytetem, nie stawia granic, bo później jak stawia granice, to jest wielki bunt i oburzenie, ale jak, to przecież byłaś wczoraj taka fajna, a dzisiaj nagle co, jesteś znowu moją mamą i... No, gdzie znaleźć ten złoty środek? Jak sobie z młodzieżą poradzić? Bardzo sobie trzeba zdefiniować, co masz na myśli poradzić. No poradzić w takim sensie, żeby krzywdy im nie zrobić i żeby oni jednak doświadczali, ale w bezpieczny sposób, żeby się rozwijali, żeby no, nie demoralizowali się w jakiś sposób i no, żeby przede wszystkim utrzymywać fajny kontakt z rodzicem, żeby wiedziały te dzieciaki, że zawsze drzwi są szeroko otwarte, że my je kochamy bezwarunkowo, że cokolwiek nawyprawiają, a każdy z nas gdzieś coś kiedyś zmącił, to że mogą bezpiecznie wrócić do domu i o tym rodzicowi powiedzieć. No najlepiej by było, jakby takich sytuacji w ogóle nie było, jak mają szpądzić, to niech to będzie w wymiarze prawnym takim... Czyli generalnie otwiera każde drzwi. Mówimy o scenariuszu idealnym na wszystkich płaszczyznach. Nie, jak rozmawiać z młodzieżą, wiecie o co chodzi, żeby z jednej strony być fajnym rodzicem, nie trującym jeża, a z drugiej strony, no żeby jednak być rodzicem w tym wszystkim. Mhm. No to żeby być rodzicem w tym wszystkim, w bardzo taki, najbardziej można taki powiedzieć ogólny sposób, co jest warte zaopiekowania, to więź z dzieckiem, więź z nastolatkiem. No ja wiem, przepraszam, że cię znowu wtrącę, ale mówimy o tym więź. Jak to zrobić? Okay. Podajmy narzędzia. Jesteś. Mówimy o dziecku, czy mówimy... Kiedy masz małe dziecko, to więź się trochę robi sama. No tak, no jesteś, musisz być. Jeżeli, pod warunkiem, że jest, znaczy można to schrzanić. Oczywiście można to wszystko schrzanić. Możesz być w pracy do 21 i nie ma problemu, jakby... Tylko potem proszę bez zdziwienia. Ale jeśli jesteś obecna w domu, choćby to było to popołudnie i jesteś dostępna i to dziecko ma szansę wejść ci na kolana i z tobą pogadać i ci opowiedzieć, jak było w przedszkolu i czasem wyjdziecie do parku, czasem do minizo, a czasem na rower, to ta więź jakby robi się trochę sama. Ale z czasem to dziecko trochę nam odpływa i wtedy my musimy się przyłożyć bardziej. Bo ono, rówieśnicy zaczynają grać rolę, ono ma swoje środowisko, my jesteśmy wciąż bardzo potrzebni. Nie dajmy sobie wcisnąć kitu, że jak przychodzi czas na rówieśników, to my się musimy wycofać. Nic podobnego. Trochę się nasza rola zmienia, ale jej wartość czy ważność... Absolutnie, absolutnie. No i teraz to dziecko nam się robi coraz starsze i zobacz. Jeżeli jest coraz starsze, to coraz jakby mniej macie okazji do bycia razem. Bo albo ono jest na angielskich basenach ze znajomymi, albo jest w domu, ale robi lekcje, ty jesteś zajęty czymś tam i się spotykacie już jakby przy mniejszych ilościach okazji. Jest jakby przeliczając mniej wspólnych minut w dobie. Ale czy to nie jest naturalne i zdrowe? Jest naturalne. Pytanie, na co to wydajesz? Tak trzymać tak tych dzieci blisko? Oczywiście, tylko na co to wydajesz? Bo jeżeli ten czas, w cudzysłowie, wydajesz na to, żeby powiedzieć, tego nie zrobiłeś, to źle zrobiłeś, a tego za mało, co jest w ogóle takim wielkim ciśnieniem, żeby to zrobić? No bo te rzeczy naszą uwagę bardziej przykuwają. No to nie jest budowanie więzi. To są konieczne rzeczy, pełna zgoda. Tylko trzeba sobie wyważyć, czy ja teraz powiem, co u ciebie słychać, czy powiem, zmywarka nie wyjęta. Muszę to trochę ocenić. Czyli zaczynam oceniać. Czasem rodzice mówią, choose your battles, nie wybieraj swoje bitwy. Byłoby kiepsko, gdyby to było tak, że my mamy takie bitewno-wojenne podejście, no nie? Ale trochę musimy tutaj podecydować, czy to będzie inwestowanie, czy ten czas zainwestuje w to, żeby zbudować naszą relację, wzmocnić, tą jedną niteczkę tam podciągnąć. Czy mówisz tak naprawdę o rozmowie zaangażowanej, a nie o wydawaniu komunikatów, czy pytania o komunikat zwrotny z drugiej strony, tak? Tak. I tu się odniosę do tego, co mówisz. Z tą rozmową to tak ostrożnie. Słuchanie zaangażowane. O ile chcą mówić. A jak nie chcą mówić?
bo nie lubią, bo są zmęczone, o Boże, mamo, dokładnie to samo, co wczoraj się działo w szkole, o co ci chodzi, nie męcz jeża i tak dalej. Próbuj. Po pierwsze, jeżeli dziecko ci często nie chce cię słuchać, to znaczy, że gdzieś tam po drodze. Pytanie, ile tak gadałaś z nim, tak serio, jak było trochę młodsze? To jest ciągnięcie jakiegoś czegoś, co mieliście, jakiegoś zwyczaju, czy nagle się zorientowałeś, że Jezus ma 13 lat i zaraz mi odpłynie i ja nie wiem, co się będzie działo, więc ja muszę teraz, no to jak muszę teraz, to będzie trudniej, nie? Mm-hmm. Więc przygotuj się na to, że no to będzie trudniej. To przygotowanie polega też na tym, żeby stworzyć właściwe warunki do takiej rozmowy, bo odbycie takiej rozmowy, czy słuchanie jej bez takiego przygotowania, no to jest coś natychmiastowego, być może pożądanego z naszej strony właśnie teraz, w tej chwili, ale nie posiadające tego wzmocnienia w postaci właśnie no, tych warunków, które sprzyjają takiej rozmowie. Temu by druga strona otworzyła się na nas i by nam słuchało się lepiej, nic nas nie rozpraszało. No to telefon proszę odłożyć. To pierwsza rzecz, proszę odłożyć telefon, drogi rodzicu. Ja lubię takie sformułowanie, którego czasem używam, rozmawiając z rodzicami, że droga z pokoju rodzica do pokoju dziecka czy nastolatka jest krótsza niż z pokoju dziecka czy nastolatka do pokoju rodzica. Rodzice są często przekonani, że no, on przecież wie, albo ona przecież wie, jak tylko będzie jakiś problem, jakby jakiś kłopot, to do mnie jak w dym. Skąd wie? Skąd wie? Znaczy, to ja zawsze tak nam się wydaje, że wie i że w ten sposób zareaguje, jaki my myślimy, że na pewno tak, i w ogóle, się zachowa. A tymczasem to oczywiście tak może być, tylko że to jest efekt czegoś. Efekt tego, że ja jako rodzic wychodzę ku temu dziecku. Tak, ale pokonuję tą drogę, nie? Ze spokoju rodzica do pokoju nastolatka. I wiesz, wchodzę do niego i wytrzymuję to. Mówisz o specjalnych warunkach. Warunki specjalne, no ale wchodzisz do pokoju nastolatka i widzisz po prostu, że tu ci właśnie zginęły te naczynia, których nie było w kuchni. Przez tydzień. Oraz to jedzenie nabiera już tożsamości, nie? No i teraz pierwsze to jest, ale tu syf. Możesz tu trochę posprzątać? A, no to nie są warunki. No nie są, tak. Oczywiście, że tak. Wiecie, co tak sobie myślę, odwołując się do naszego dzieciństwa. Czy któryś z waszych, naszych rodziców przykładał taką wagę do tego, w jaki sposób z nami rozmawiać? Ja mam dzisiaj wrażenie, że podchodzimy do tych naszych dzieci jak do jakiegoś jajka. Chodzimy na paluszkach dookoła, z której strony skorupka tu jest gdzieś pęknięta, że będzie można się przebić ewentualnie z jakimś pytaniem, żeby nie urazić, żeby... No, chwileczkę. I tutaj chcemy im dać za dużo. Chyba to nie tędy droga. No, takie mam wrażenie, my też jako rodzice, stanę tu po stronie zmęczonych rodziców, jesteśmy zmęczeni, bo dzisiejsze czasy są takie, a nie inne, że musimy dużo pracować, żeby móc zabezpieczyć, i nie mówię tu o luksusach, tylko o podstawowych rzeczach związanych z tym, gdzie mieszkamy, jemy, podróżujemy lub nie, czy edukujemy się. I dlaczego to jest trochę tak, że rodzic musi się naginać do nastroju swojego nastolatka, a ten nastolatek nie rozumie tego, że rodzic jest zmęczony, bo wyprówa flaki dlatego, żeby było tym dzieciom lepiej w życiu, żeby poszli na fajne uczelnie, żeby mogli zobaczyć świat, którego nam nie było dane widzieć w tamtych czasach, kiedy byliśmy młodzi. Oczywiście to, że go nie widzieliśmy dzisiaj, powoduje, że mamy większe potrzeby, żeby go zobaczyć. I to wszystko się w jakiś sposób nakręca. Chodzi mi o taką tolerancję do... i szacunek dziecka do rodzica i rodzica do dziecka. Mogę się po kolei podnosić? No pewnie. Proszę. Ja nawet zapisuję sobie te poszczególne rzeczy. Odnosząc się po kolei do tego, co powiedziałaś, jestem absolutnie tego samego zdania, że gdzieś następuje przegięcie. I takie obchodzenie się z niektórymi tematami, jak właśnie z jajkiem i to w ogóle czasem jeszcze śmierdzącym, nie? Żeby się nie stukło, bo będzie źle. Zarazem powiem tak. Moja mama pracowała pracuje nadal w teatrze i pracowała, wiesz, i na rano, i na wieczór. I niezależnie od tego, o jakiej porze wróciła do domu, jak to była 22, szła, robiła sobie herbatę i wchodziła do naszego pokoju. I pytała, no jak tam dzień? Przypuszczam, że była przeczołgana, natomiast przychodziła i wiem, że to day by day wpłynęło na to, jakie mamy w tej chwili relacje.
Ona nie czytała jakichś podręczników parentingowych ani tego rodzaju rzeczy. Robiła to intuicyjnie. I oczywiście robiła różne rzeczy, które mnie jako nastolatkę wkurzały, czy moje rodzeństwo, czy które uważam, że można to było zrobić lepiej, ale ja to teraz wiem z perspektywy tej wiedzy, którą mam. Natomiast ona na miarę i skalę swoich możliwości budowała relacje. Potykała się, robiła, mówiła te rzeczy, których teraz nie mówimy, nie? Ale budowała relacje, bo była obecna. Czy używała prostych narzędzi, ale używała ich konsekwentnie? Tak, tak. I przede wszystkim obecność. Mhm. My myślimy, że dzieci potrzebują tych wszystkich możliwości, które my chcemy im dostarczyć. Bo my mamy też to porównanie. Mówię o takich rodzicach mniej więcej w naszym wieku, bo my mamy to porównanie, my tego nie mieliśmy. Chcemy to dać. Tylko one będą miały jeszcze więcej możliwości. Pójdą do świata. I nam się nie śniło, nie wyśnił nam się jeszcze świat, w jakim one będą żyły. Nie damy rady dać im teraz wszystkiego, żeby doświadczały, czy to w ogóle przeprocesowały w swoich niedojrzałych mózgach. One potrzebują naszej obecności. Usłyszałam ostatnio takie zdanie, chyba to jest jakiś tam, nie wiem, wyświechtany tekst, ja to usłyszałam pierwszy raz, że twój szef nie będzie za 10 lat pamiętał, że brałaś nadgodziny, ale twoje dziecko tak. Bardzo ładne. Nie? Więc no niestety. Tutaj powiedziałaś o podstawach. Ja słucham rodziców czy ludzi na terapii, czy na konsultacjach. Podstawa ma bardzo szeroką definicję. Nie? I naprawdę, gdybyśmy powiedzieli naszym dzieciom, co jest podstawą, co jest najbardziej potrzebne, bez czego się można obyć, prawdopodobnie to nie byłoby to samo w przekonaniu rodziców i w przekonaniu dzieci. Więc potrzebują naszej obecności, żebyśmy my byli dostępni. I obchodzenie się z jajkiem, jeśli mówimy o czymś takim, że o Boże, czy ja mogę mu zabronić, bo wtedy on może się na mnie obrazi, bez sensu. Rodzicielstwo polega na tym, że ja ci mówię też, pewne rzeczy są złe, pewne rzeczy są dobre, to się nazywa granica moralna, a to się nazywa granica etyczna, a to jest granica taka, wiesz, jakby ludzkiej przyzwoitości, a tutaj się nie mogę zgodzić, bo tu jest granica bezpieczeństwa i tak dalej. Więc to tutaj, mam wrażenie, że boimy się stawiać często granice. Rodzice się boją, żeby się dziecko nie obraziło, żeby sobie nie poszło, żebyśmy się lubili, a już nie daj Panie Boże, żebyśmy się kumplowali. To mnie osłabia, bo dziecko kumpli będzie miało tyle, ile się postara, jak będzie umiało sobie budować tą swoją sieć społeczną. A rodziców ma szansę, no, jakby trochę ograniczone. Agnieszka, jak mówisz o tej obecności, to ja mam wrażenie, że my mówimy o sytuacji sprzed minimum 20 lat. Że dzisiaj nie ma mowy o takiej obecności, jaka kiedyś była możliwa i jaka się rozgrywała. Dzisiaj jesteśmy i dzieci, ale i my rodzice w innym świecie, wirtualnym i spędzamy tam za dużo czasu, to pewne. Spędzamy go bardzo dużo, ogromnie dużo. Wyjście z tego świata, powrót do świata realnego i zaangażowanie czasowe, emocjonalne, jakościowe. Ja nie wiem, jak to zrobić. To jest dopiero wyzwanie. Czy to w ogóle jest możliwe, żeby odkręcić? Albo może przełożyć to na inne tory, innym kanałem dotrzeć, a nie robić takiego prostego porównania jeden do jednego. Wiesz, teraz się takie określenie pojawiło jak higiena cyfrowa. I ja nie jestem specjalistką w tym zakresie, ale na przykład Magda Bigaj mówi, która się na tym świetnie zna, że to będzie coraz bardziej, twierdzi, że modne. Trzymam za to kciuki, żeby tak było, ale potrzebne, konieczne i teraz, no nie wiem, jak miałoby się odbyć wyjście dzieci z internetu, wyjście dzieci z komórek przy rodzicach, którzy tam ciągle są. To jest nie do zrobienia. Tylko właśnie niektórzy dorośli są, bo lubią spędzać tak wolny czas, ale niektórzy pracują właśnie w jakiś sposób zdalnie przez komputery czy przez swoje telefony. I oczywiście
Fajny scenariusz jest wtedy, kiedy mamy stałe godziny pracy. Ale ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie mam stałych godzin pracy. Że mam bardzo intensywne momenty, kiedy akurat wpada tak zwana robota i trzeba to zrobić. Pracuję w wolnym zawodzie i albo teraz, albo nie będzie, przepadnie, zniknie. Nie mam gwarancji, co będzie za 5 dni, za miesiąc, za rok, czy projekt będzie, czy się zniknie. Muszę budować jakąś poduszkę bezpieczeństwa finansową, żeby przetrwać ten czas. Więc ciężko jest tutaj wyważyć. Ja też staram się tłumaczyć dzieciom, na czym polega moja praca, o co chodzi. I sama czuję, że jestem przebodźcowana, więc nie spędzam tam dodatkowego czasu w ramach relaksu, tylko po prostu korzystam z tego narzędzia do pracy. Ale też ta praca jest taka, że jak dostajesz maila o 22 z produkcji na przykład, jakiegoś tam programu, serialu, czegokolwiek, trzeba być w kontakcie. Bo jest dynamiczna sytuacja, ktoś zachorował, zmienia się plan zdjęć, trzeba, jest pytanie, czy jesteś jutro dostępna. Nie ma, ja nie mam takiego luksusu, że mogę, przynajmniej albo się sama oszukuję, że mogę wyłączyć telefon po godzinie 18, powiedzieć, przepraszam, nie ma mnie dla świata. Myślę sobie, że nie trzeba wyłączać telefonu. Myślę, że wtedy, kiedy jest dziecko, na przykład, nie wiem, kręcimy się po kuchni, zacząłem coś rozmawiać, po prostu nie mam go w dłoni. On jest odłożony. Wcale nie potrzebują, nie mamy tyle, my nie mamy tyle kontaktu z naszymi dziećmi, żebyśmy musieli o 17 odłożyć telefon i dopiero potencjalnie jak pójdą spać o 22, to do niego sięgnąć. Nie mamy 5 godzin. Ale to trzymanie telefonu w dłoni to jest coś bardzo symbolicznego. Symbolicznego, ale też pokazującego naszym dzieciom, że ten telefon jest bardzo ważny. Tak, tak. Że jest czymś niezbędnym. Jeśli mówimy o dawaniu przykładu dzieciom, to my go dajemy w ten sposób. Oczywiście. I to nie jest, to jest modelowanie. To jest, tak. Jedna z najważniejszych metod wychowawczych, czy nawet nie metod, bo to jest, możemy to wykorzystać świadomie jako metodę, ale to jest po prostu takie prawidło, taka prawidłowość. Mogę sobie powiedzieć same najmądrzejsze rzeczy, ale dziecko i tak będzie naśladowało to, co robię, a nie to, co mówię. To jest bardzo ważne, co powiedziałaś, ale też mam wrażenie, że ten COVID cały mocno namieszał w życiu nas wszystkich, i dorosłych, i dzieci. To, że te dzieciaki były odizolowane od kontaktu ze swoimi rówieśnikami, zamknięte w domach, jak w więzieniu trochę, i to dużo dłużej niż my, dorośli, bo my szybciej wróciliśmy do pracy, a szkoła jeszcze dalej była zdalna. Samotność, która się wtedy wygenerowała, jedyny kontakt z rówieśnikami, z życiem, to był właśnie przez te urządzenia. Więc jak one dzisiaj mają być nieważne, kiedy całe życie się tam przeniosło? Ciężko jest, tak jak ty powiedziałeś, Maciek, wyciągnąć teraz dzieci z tego wirtualnego świata i przełożyć na przysłowiowy trzepak, tak jak było kiedyś. Tylko tego to już chyba nie zrobimy. Nie odkręcimy tego, nie? Ja też patrzę jako mama nastolatków i widzę, że ja bym bardzo chętnie poorganizowała jakieś eventy. Zróbmy coś, przygodę rodzinną, nie wiem, rzućmy wszystko. I czasem się to udaje, ale moje, te nastoletnie dzieci, no chcą mieć też ten swój kawałek świata. I niekoniecznie bawi ich to, co mnie bawi. I to jest na razie boomerskie w ogóle, pewne rzeczy, które ja lubię. Więc muszę korzystać z tych drobnych momentów, naprawdę drobnych. Na przykład uważam, że wspólny posiłek, jeden chociaż dziennie, to jest ostatni bastion często dla rodzica. Oddawanie tego, pozwalanie na to, żeby na przykład nie odbyła się wspólna kolacja, jeśli nie jesteśmy w stanie się spotkać na obiedzie, to jest oddawanie naprawdę takiego ostatniego czasu. I to jest też rezygnacja z tego komfortu rozmowy, znaczy miejsca rozmowy, okoliczności rozmowy i czasu. Ludzie od zarania, gromadząc się przy stole, nie gromadzili się tylko po to, żeby jeść, tylko żeby ze sobą być, nie? Żeby ze sobą rozmawiać. I kiedy jesteśmy, to jest ta szansa. Nie pozwalajmy wtedy ani sobie, ani nikomu na to, żeby ten telefon nawet leżał obok, bo tylko sprawdzę wiadomość, nie? Nie, zostawiamy go dalej gdzieś. Nie wynosimy głównych posiłków do swojego pokoju, bo nasze dziecko zje z telefonem albo zje z komputerem. To pytanie, co modelujemy też sami sobą. Czy my przypadkiem tego nie robimy? Ale chociaż ten kawałek, czyli nie rzucam wszystko, nie, no dobra, teraz to już, no jak telefon mnie odciągną, to ja już muszę całkiem rzucić, albo często poruszamy się w takich skrajnościach. W skrajnościach nie ma rozwiązań. Szukamy pośrodku, te chwile, te drobne momenty, to minięcie się na przykład w kuchni i ja mówię, herbatę ci zrobić, a on do mnie powie spokojnie, nie, piłem, nie? Okej. Ale zadaję mu to pytanie. Ale zadaję mu to pytanie. Czy tylko to nasze posiadanie telefonu,
taki nieodłączny atrybut w naszej dłoni, telefon. To jest właśnie nasza walka o życie, to jest kwestia życia i śmierci. Czy to jest coś, co my sobie tak naprawdę ubzduraliśmy trochę? No, powiem coś może niewygodnego, ale myślę, że nie jest tak, że my cały czas właśnie musimy, musimy tylko ten mail, bo inaczej to bez tego rachunki będą nieopłacone, nie? Albo nie starczy nam na naszą emeryturę, czy cokolwiek. Po pierwsze, to jest odruch tego, że teraz to, a nie ten tu człowiek. Po drugie, tylko skończę. Po trzecie, ile razy, nie wiem, jak na pewno wchodzicie na social media, bo wasza praca też jest z tym związana, moja też. I wiem, że weszłam tam sprawdzić tylko jedną wiadomość. Tu pojawia się lawina. Jest 10 minut później i ja nie wiem, po co weszłam. A ja nadal scrolluję. Po kolejnych 20 minutach ty nie wiesz, o czym było to 20 minut, czy te ale pół to godziny. Jest, ja a wczoraj autentycznie tak, co ja miałam sprawdzić? Nie wiem. Jest 10 minut później, nie wiem, co ja chciałam. W sumie to trochę pocieszające, bo ja naprawdę. Miałam takie wrażenie, ja mówię, tracę pamięć, nie wiem, co jest grane. No. Ale to jest właśnie to, że jesteśmy, ale my też jako dorośli, nie, tak samo jak nasza młodzież, jesteśmy przebodźcowani. I co więcej, my te dzieciaki bodźcujemy od samego początku, odkąd się rodzą. Zabawkami jakimiś, które grają, mnóstwo kolorów, barw, bodźców. Nie dbamy o taką higienę życia codziennego. Gdyby każdy z nas codziennie a. wysypiał się jak należy, b. nie wiem, no chociaż 30 minut, 20 minut poszedł na spacer, uprawiał jakąkolwiek aktywność fizyczną, sportową, życie byłoby o niebo lepsze, żeby zamiast telefonu czytać książki. Ale to... Ale dzieci dzisiaj nie mają czasu na nudę. Nie, one się nie nudzą, ale my sobie nie radzimy z ich nudą. Ile czasu mieliśmy na nudę? Ale myśmy sami sobie organizowali czas. Ale mieliśmy tę nudę, mieliśmy to pole do nudzenia się, które to pole zagospodarowywaliśmy. Tak, ale... Mogę się do tego... Proszę. Bo to, dzieci nie mają czasu na nudę. Dlaczego? Mówimy o małych dzieciach, czy młodszych dzieciach, nie? Czy tych, no nie wiem, podstawówkowych powiedzmy. Bo my albo im wtykamy zajęcia dodatkowe, cały czas jest aktywacja. Ale już chodzi o przyszłość, nie? Chodzi o przyszłość. Ważna rzecz. Albo o zdrowie, więc basen, joga, karate, coś tam. Ale też nuda to jest frustracja. A my mamy problem z dziecięcymi emocjami. W sensie, kurczę, denerwuje mnie to dziecko, które jest sfrustrowane. Ja jestem sfrustrowana, bo on jest sfrustrowany. Jak mam sobie z tym poradzić? Ja chcę pocieszyć, ja chcę i coś z tym zrobić. Więc jak ono się frustruje, to albo ja lecę z pomysłami, jeśli mogę, albo ja zabezpieczyłam temat, dlatego że takie kółko cię zapisałam, nie? Albo jest granie, które jest stale dostępne, jest konsola, jest PlayStation, jest coś tam na telefonie, więc tak. Ale wiesz, że frustracja jest pewnym procesem, który przechodzi przez pewne etapy. To jest ważnym procesem. A my dzisiaj chcemy mieć wszystko natychmiast. Również natychmiast chcemy pozbyć się tej frustracji. Chcemy skrócić jej czas do absolutnego minimum. Jest jeszcze jeden problem, bo oprócz tego, że dzieci nie wiedzą, co to jest nuda, nie potrafią się nudzić, to dzieci nie mają marzeń dzisiaj. Mają wszystko podane na tacy i jak przychodzi pytanie, może napiszemy wspólnie listy do Świętego Mikołaja, o czym marzysz? Nie wiem. Nie wiem. I to jest przerażające. Ja w dzieciństwie... Zawsze na podorędziu mnie dzisiaj, był strażacki, no wiesz, a tutaj... Miałam całą listę marzeń, co bym chciała, a dzisiaj? No tylko dlaczego? Bo nie są głodne. A, no właśnie. Znaczy, mówię o głodzie... Metaforycznym, nie? Metaforycznym, tak. Dlatego, że my mieliśmy urodziny, święta, Dzień Dziecka. No i zajączka tam ewentualnie. Ewentualnie. I do babci się chodziło po stówkę. Tak, ale jakby, a teraz mamy więcej kasy, więcej rzeczy jest w sklepach. Tej kasy, którą musieliśmy zarabiać, scrollując przy dziecku, wiesz, musisz poczekać, bo jakby samo się nie zarobi. Nie umniejszając, moja praca też na tym polega, wiem ile mnie kosztuje odłożenie telefonu, nie? Albo nie rozmawianie z dzieckiem, wymachując telefonem. I my po prostu możemy im to dać. Pewien znajomy mojego męża mówi, Boże, moi rodzice mieli łatwiej, bo po prostu nie było w sklepie. A ja teraz wchodzę z dzieckiem do sklepu, wszystko jest, ja mam kasę i dla jego dobra powinienem odmówić. To jest znacznie trudniejsze, niż zwalić na to, że nie ma. Ja sobie myślę, że to nawet nie tyle się zatrzymuje na rzeczach materialnych, że dzieci nie wiedzą, nie mają marzeń związanych z przedmiotami, ale też nie mają takich marzeń, co by chciały robić w życiu, w przyszłości. Z czego to wynika, że oni są zagubieni?
Wydaje mi się, że my też mieliśmy oczywiście jakieś rozkminy, czy pójść w prawo, czy w lewo, czy nie wiem, no, na pedagogikę, czy na psychologię, ale mieliśmy mniejszy wybór możliwości rozwoju studiów i poznawania świata, przez co ten wybór był łatwiejszy. Mhm. A dzisiaj? Na czym to polega? No właśnie może na tym, że jest za duży wybór. Słyszałam, nie wiem jak to jest przy dzieciach, prawdę mówiąc, tak moje dzieci chyba tam marzą o jakichś rzeczach. Czasem rozmawiamy o czymś, co prawda o czymś innym niż ja, ale, ale coś tam mają. Natomiast z tego co wiem przy starszych, tych już takich okołolicealnych dzieciakach, to jest coraz większy kłopot, bo tego jest właśnie za dużo. Mhm. Bo nagle studiować to można i w Warszawie. Wszędzie i wszystko. I w Amsterdamie, dokładnie. I co ci duszy gra? A pytanie, a co ci w duszy gra? No i tam jest znak zapytania. No. I jak tego szukać? Zamykając ten wątek antyreklamy firm telekomunikacyjnych, a to już trwa dobre 20 minut, powiedzmy tylko, że wnioski płynące są niezmiennie te same. Czas, który poświęcimy dzieciom, zwróci nam się z wielkim oprocentowaniem. Uważność na to, co dzieje się z nimi i na jakości naszej relacji, to jest druga rzecz. A trzecia to jest to, byśmy własnym przykładem pokazali, że można inaczej. Czy coś byś jeszcze dołożyła do tego? Zwróciłabym uwagę jeszcze na tylko jedną rzecz, tak przy okazji telefonu, z którym absolutnie mnie też jest potrzebny, nieodzowny i nie umniejszając telefonii komórkowej wszelakiej. Tak zwane guilty pleasure, nie? Kiedy sobie, ja też się odmurzam. Natomiast coraz częściej słyszę, mojego męża nie da się odkleić od telefonu, bo ciągle gra. Albo mojej żony nie da się odkleić od telefonu, bo ciągle skroluje. To są mechanizmy ucieczkowe. To znaczy, że coś się może dzieje takiego, że szukamy tam odskoczni. Może odskoczni, wiesz. Może to jest moja forma relaksu, w którą znowu odpływam. Ale po prostu tego jest coraz częściej, coraz więcej, że rezygnujemy z bycia nawet z tą osobą partnerską, z którą jestem, na rzecz tego, żeby sobie tam poklikać i no i potem przerasta ten telefon. Drogo, czym zajmuje się terapeutka rodziców? Wspieraniem, dogadywaniu się ze sobą i z dziećmi. No właśnie, ze sobą. To jest chyba też kluczowe, że jeśli higiena w związku między rodzicami jest zachowana, to też to się bezpośrednio przekłada na dzieci. Tak. Pośrednio, bezpośrednio, jak sobie życzymy. Czyli to ważne, żeby podkreślać, żeby dorośli mieli czas tylko dla siebie i taki czas spędzony bez dzieci, nie wiem, na wspólnej randce, jest szalenie ważny. Tak, dbanie o związek, dlatego że dzieci nie mają za zadanie doładować nam energii. To nie jest ich rzecz. To nie w tę stronę. Absolutnie. One ją po pierwsze wyczerpują, bo rodzicielstwo jest głównie dawaniem. Znaczy, dzieją się bardzo fajne momenty, kiedy możemy się trochę, nie? sobie tam dolać. Ale ani to nie jest zadanie dziecka, żeby nam dolewać, ani codzienność nie przynosi zbyt wielu takich okazji wielu rodzicom. Więc to z dorosłej relacji, w której ja jestem jakby na równi, jestem kimś innym niż tylko mamą albo tatą, to ja powinnam tam czerpać energię, to jest moje, to znaczy powinnam, no nie? Byłoby dobrze, żeby to było takie źródło, gdzie ja mogę odetchnąć, mogę być kimś jeszcze, mogę być Agnieszką, Kasią, Maciejem, mogę być w zupełnie innej roli, tam zaczerpnąć i potem mieć z czego dawać. A co w przypadku, kiedy się rodzice nie wspierają, związek się rozpada i dzieci żyją na dwa domy? No, jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka, o jego emocje? Jak sprawić, żeby przeszło przez ten trudny etap, żeby to zrozumiało, zaakceptowało, przede wszystkim, żeby to się na nim nie odbiło? I o co zaapelować do rodziców? Tej relacji. Jeśli już mamy zabezpieczyć dobrobyt dziecka, w takim kontekście rozstajemy się, ale ten dobrobyt dziecka, to dobrostan, no to patrzmy na to, czy dziecko dostaje od nas poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, bo jego świat się rozpada, czyli ten świat poczucia bezpieczeństwa się rozpada, ale na przykład nawet takie coś jak przewidywalność, jak rutyna, jak wiem, co będzie jutro, u kogo będę, kto mnie o której odbierze? Czy to jest dzień z mamą, czy to jest dzień z tatą? Czy bezpieczeństwo szeroko rozumiane? Szeroko rozumiane. Taka bezpieczeństwo też właśnie jako, wiesz, przewidywalność, nie? Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka. My, no już nie jesteśmy ze sobą. Jak dziecko zapyta, już się nie kochacie, no
taka prawda, no to już się nie kochamy. Ale ciebie kochamy nadal. To jest nasza dorosła sprawa. To nam dorosłym nie wyszło. To nie ma nic wspólnego z tobą w tym sensie, że ja nawet, widzisz, ostrożnie cedzę słowa, żeby nie padło na przykład do dziecka, to nie jest twoja wina. Chyba, że ono się obarcza, no to trzeba to powiedzieć, nie? Ale to my żeśmy tutaj nie dali rady. Tu coś tu poszło nie tak. Natomiast my ciebie kochamy najbardziej na świecie. Zrobimy wszystko, żeby ci było na tyle dobrze, na ile to możliwe w tej trudnej i niewygodnej dla ciebie sytuacji. Dać dziecku mówić, będzie mogło mówić niewygodne rzeczy. O właśnie, to kolejny temat wywołałaś. Jak radzić sobie emocjonalnie z niewygodnymi reakcjami naszych dzieci, które potrafią, zwłaszcza w okresie dojrzewania, mieć różne wybuchy ciężkich, trudnych emocji. Skąd wziąć siłę w sobie, żeby to przetrwać? Czy przyjąć na klatę, czy wchodzić w kontratak, w dysputę, czy przeczekać? Która strategia jest najlepsza? Na to się składa się jakby kilka rzeczy. Pierwsza, jeśli masz związek zaopiekowany, jesteś w związku, który ci ładuje baterię, no to łatwiej ci będzie znieść w tej relacji trudności aktualne, nie? Bo w relacji ze swoim dzieckiem masz trudności, ale no, jest relacja, w której, w której to doładujesz. To jest raz. Dwa. Co możesz odpuścić, a co jest dla ciebie sprawą, o którą będziesz się, nie wiem, bić, tak w cudzysłowie. Dla jednych to będzie odpuszczenie porządku w pokoju, dla innych to będzie odpuszczenie szkoły, dla innych to będzie odpuszczenie stroju, ale trzeba jakby trochę to określić. O wszystko się bić nie możesz, sorry. Tym bardziej, że nie ma sensu. Dlatego, że to jest wiek, w którym dziecko musi się od nas oderwać, musi zdobyć autonomię, ma się jej uczyć. To się nie dzieje z wtorku na środę. To są po to te lata, nie? Kiedy mózg się zmienia, jest to dojrzewanie, jest to odrywanie, jest to samookreślanie się. Wobec kogo ono ma się ustawić w kontrze, jeśli nie wobec najważniejszych osób dotychczas w swoim życiu? To będziemy my. Tam sąsiadka? Co sąsiadka? Będzie się buntował sąsiadce? Przecież ona nie jest najważniejsza w jego życiu. Ale to może dobrze, że dziecko jednak z tymi emocjami wraca do domu, niż na przykład wyładowuje się na zewnątrz, robiąc jakieś szkody albo naginając prawo. Że dom to jest bezpieczna przystań, oaza takiego dziecka, które wie, że może sobie na to tam pozwolić. Więc może to nawet dobry objaw. Gdzieś ten element zaufania cały czas istnieje. Wszystkie emocje akceptujemy, nie wszystkie zachowania akceptujemy. Nie? Jest taka zasada. Bo to właściwie taki jest wzorzec, który się ciągnie od samego początku, odkąd dziecko na przykład jest maleńkie i idzie do przedszkola. Tam trzyma wysoko gardę, bo musi sobie poradzić wśród innych dzieci, w grupie zachodzą różne procesy grupowe. I gdy wraca do domu, często jest nieznośne i jest najgorsze dla własnych rodziców. I część rodziców myśli sobie, Boże, coś robimy nie tak, nasze dziecko jest niegrzeczne i zaczynają mieć jakieś znaki zapytania. I czy to nie jest trochę tak właśnie, że to jest zdrowy proces, że dziecko tu znajduje bezpieczeństwo i się wyładowuje, więc pozwólmy mu na to. Niech dom będzie takim piorunochronem, niech ten piorun się tam wyładuje. Czy się mylę? Tak? I nie. I ja jestem człowiekiem środka jednak. Tak, niech przychodzi, niech te emocje się okazują. Jak najbardziej, to ja to mówię, że jest zasada gumy od majtek, im bardziej naciągniesz w jedną, tym bardziej strzeli w drugą. W związku z czym im bardziej na przykład musi się dostosować w jednym środowisku, tym bardziej strzeli w drugim, nie? Jeśli się może czuć na tyle swobodnie, że przychodzi do domu ten nastolatek i się może wściekać, im, w sensie takim, że nie gadaj do mnie teraz, nie? Miałem zły dzień, to tak już jest dużo, jak tak powie. No to już, to już jest jakiś komunikat, nie? Nie było burknięcia, było całe zdanie. Tak, ale ja nie przychodzę i nie mówię, no ale przecież tylko z tobą chcę porozmawiać, może cię wesprę, nie? To jest taki rodzic nadopiekuńczy. Albo jak się do mnie odzywasz, to jest brak szacunku. I inne takie, tylko mówię, aha, dobra, resecik. I wycofujesz się, tam musi odparować. Czekasz na moment. Tak. Widzę, że miały zły dzień. Jedni mogą zapytać swoje dzieci o to, że miały zły dzień, inni nie. Jedni potrzebują dłuższej chwili, drudzy potrzebują krótszej, ale wszystkie emocje, jakby jak mogą wybrzmieć, jak oczyścisz się z trudnych, to masz szansę na te przyjemne. A jak nie możesz czegoś, bo rodzice się albo obrażą, albo będą się zamartwiać, albo będą mnie tam cisnąć, żebym powiedziała, a ja nie chcę gadać, bo to jest moja prywatna sprawa,
to zamknę się w pokoju. I co zrobię, żeby się wyładować? No, różne rzeczy się dzieją. No, wtedy guma może strzelić nie w tym kierunku, tak, w którym byśmy chcieli. Różne rzeczy się dzieją. Więc, więc my odgramiamy, tak? W sensie, kocham moje dziecko, mogę to znieść. Mhm. No, to nie jest o mnie, to jest o moim dziecku. To nie znaczy, że ja jestem beznadziejnym rodzicem, bo się właśnie nie uśmiechnął. Wytrzymuję to, nie? A czy nie jest trochę tak, że jednak jesteśmy świetnymi rodzicami, na tyle genialnymi, że oni nie chcą wyjść z domu? I że ta granica odpępkowania ich trochę jest, zmienia się. Na zachodzie, mówi się, we Włoszech jest taki syndrom bardzo późnego odcięcia pępowiny. To już stało się takim problemem społecznym. Mężczyzn zwłaszcza, tak słyszałam. Zwłaszcza mężczyzn, ale nie tylko. Mężczyzn przede wszystkim, rzeczywiście. Wynika to nie do końca nawet z tej relacji syn-mama, czy syn i rodzice, ale bardzo często przyczyną jest ekonomia. Jest późny start w życie dorosłe, spowodowany tym, że to życie dorosłe, czego młody człowiek nie wie, jest brutalnie drogie. Nam też nikt nic takiego nie powiedział w dzieciństwie. Powinny być jakieś zajęcia w szkole na temat dorosłości. Ojej, ale to w moich czasach, jakby mi ktoś o dorosłości powiedział, to byłaby inna dorosłość, niż której ja doświadczam, bo to było dawno. Być może. Śmieję się oczywiście, ale rzeczywiście mam wrażenie, że młodzi ludzie mają problem z tym, żeby się skonfrontować dzisiaj z rzeczywistością. Możesz znaleźć ludzi z nieodciętą pępowiną w wieku lat 25, ale i 35, i to zjawisko u nas też występuje. Tak, tak. Zobacz, nawet na tej zasadzie, bo my to trochę wspieramy jako rodzice. Dowożenie dzieci do szkoły. Powszechne zjawisko. Prawda? Zwłaszcza w dużych miastach. Pupa w samochód, to moje zmartwienie rodzica jest, żebyś zdążył, bo skoro ja muszę wsiąść w samochód, to muszę to ogarnąć. Biorę tak? na siebie odpowiedzialność się za dowóz. To spada to na rodzica, przecież nie na dziecko. No wiadomo. Więc nie, ja zaopiekowuję całe... W Librusie. Ja, żeby pójść do szkoły, to musiałam iść 15 minut z buta, a potem 45 minut autobusem miejskim. Taką sobie wybrałam szkołę, że ona była na drugim końcu miasta. Ale musiałam o to zadbać, musiałam zdążyć oraz ponieść konsekwencje, jeśli się spóźniłam. Teraz raz, że są takie czasy, dwa, że wybieramy im takie szkoły, czy one są tak, czy żyjemy na przykład na obrzeżach, trochę co jest w Stanach, w wielu miejscach, kiedy żyje się na obrzeżach, no i trzeba teraz dojechać tym autem. I tu jesteśmy usprawiedliwieni, że to robimy. No tak, tylko wiesz, ja też mam klientów ze Stanów, więc ja słucham tego i tego rozkładania rąk, moje dziecko jest kompletnie nieodpowiedzialne. Ale to do którego roku trzeba te dzieci wozić? Od którego to jest już takie, że radźcie sam? Znaczy, i tu jest zabawne, bo radźcie sam powinno być, kiedy on jest nastolatkiem, nie? I powinien iść na autobus. Nastolatkiem, jak jest dzieckiem. Ja w pierwszej klasie szkoły podstawowej jeździłem pół godziny autobusem do szkoły. No ale teraz pierwszej klasie są przepisy na to. Tak. Nie, nie, nie. Są przepisy na to, kiedy możesz dziecko, wiesz, zostawić w MPK i powinno sobie poradzić. Natomiast abstrahując od tego, jesteśmy bardzo przejęci jako rodzice, no właśnie, edukacja, to, żeby zdążyło i w ogóle. I teraz ten nastolatek, który, jego biologia działa tak, że godzinę później niż dorosłemu najwcześniej chce mu się spać i powinien spać godzinę dłużej niż dotychczas. No i masz tego zaspanego nastolatka i go budzisz i on nie wstaje i się zaraz spóźni na autobus. I się spóźnił raz, drugi, trzeci, a ty dowiozłaś samochodem. No to gdzieś w którymś momencie po drodze jest szansa, że zrobi się z tego nawyk. Nie, nie mówię, że to jest wina rodziców zawsze i w każdym wypadku, ale jest to coś, co wspiera to. I nawet ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby on wstał na czas, wyszykował się, dotarł do szkoły na czas. No i potem go trzeba odebrać. Jeszcze, co nie? No bo jak? Ale więc... to zjawisko przybiera na sile, to odbarczanie, zdejmowanie z pleców dziecka tych wszystkich obowiązków i odpowiedzialności, tego staje się coraz więcej i to niestety będzie wydłużało okres powiązania rodzica z dzieckiem, czyli ale tej pępowiny. Chciałam tutaj na usprawiedliwienie rodziców. Proszę bardzo. Tak mi się wydaje, że też czasy nas do tego trochę zmuszają i chciałam zaznaczyć na przykład niektóre aplikacje, nomen omen, znowu w telefonie, które nam o życiu naszych dzieci donoszą non-stop.
Mm-hmm. Pikają non-stop. Dzienniki mm-hmm. elektroniczne. Plum, plum, kiedyś rodzic o tym, co jest w no owych dziennikach elektronicznych, dowiadywał się dwa razy w roku na dwóch zebraniach rodziców w szkole. Tak. Nie zostawiamy naszym dzieciom nawet mikroprzestrzeni na życie prywatne. Kiedyś jak zbieraliśmy pały, jedynki, to tam można było przed rodzicem jakoś pościemniać coś, w jakimś czasie w innym terminie poprawić, no i finał był taki, że wszystko było w porządku. A dzisiaj rodzic wie o wszystkim. Nawet jeśli nie chce wiedzieć, to i tak wie. Czasami wcześniej niż dziecko. I odpowiedzialność. Mhm. Przestrzeni na wzięcie odpowiedzialności i poniesienie konsekwencji. Bo zobacz, ten libr, ten dziennik elektroniczny takiej dowolnej firmy on by był, to on, no właśnie, informuje cię, co dostało twoje dziecko ze sprawdzianu. I ty wiesz, a nie ono przyszło i musiało ci to wyznać, nie? I wziąć na klatę ten fakt. Albo coś, co ja też z mojego macierzyńskiego podwórka. Jak ja musiałam napisać do nauczyciela w podstawówce mojego ucznia, mojego dziecka, że ja nie będę odpowiadała za to, czy ona ma, czy ono, już nie pamiętam, którego to dotyczyło, przygotowane materiały na lekcje. Proszę nie pisać do mnie na dziennik, co moje dziecko ma przynieść na zajęcia, bo to jest jego odpowiedzialność, a nie moja. Ja nie będę jakie sprawdziany będzie miało w nadchodzącym tygodniu? To mnie w ogóle nie dotyczy. To nie jest nasza albo sprawa. Czy ma o 21 wiesz, ja mam mu spakować pas, tak jak się śmiejemy, nie? Że o 21 przychodzi, że ma przynieść 50 rolek papieru. Żeby przyszedł o 21, no, ale, o 7 rano, przejść się do szkoły. Ale kiedy ono przychodzi, to mówi, to chociaż musi się z tym zdarzyć, a nie ja dostaję tą wiadomość. Pewnie. Proszę zanotować, albo podać dziecku, albo to jest jego biznes do ogarnięcia. Technologia, tak. Zobacz, mamy zmywarkę. Kto zagania teraz dziecko do mycia naczyń? Mamy odkurzacze, które odkurzają w trakcie, kiedy nas nie ma w domu. Kto zagania dziecko do odkurzania? Jakie zostały jeszcze dziecku obowiązki domowe? No, a jeszcze mamy panią czasem, która przychodzi posprzątać. No to już w ogóle. Chociaż możemy nawet tego nie mieć. Ja rozmawiałam kiedyś z moją znajomą, pytam się, w jaki sposób ona przygotowuje dziecko do obowiązków domowych. No, ja miała tam chyba sześciolatka wtedy. Ona mi tak myśli, kurczę, no chyba tego nie robię, bo my, albo przychodzi pani Marysia, w cudzysłowie, posprzątać, a nas nie ma, albo my to robimy z mężem, jak on śpi. Mhm. Ono nawet nie widzi. No i teraz... No, czyste rzeczy magicznie lądują w szafie. A czy ono ma często swój pokój? Kto tam sprząta? Nie? Ono, no, obowiązki nie są po to, żeby cokolwiek było, ale żebyśmy się wszyscy czuli jakoś odpowiedzialni za dom, że w przyszłości, ty wiesz, no sorry, są takie rzeczy, które są niewygodne, nie lubisz ich, ale robisz, bo są konieczne. Ale coraz mniej tłumaczymy świat dzieciom, my jako rodzice. Coraz częściej oddajemy to pole, też ze swojej wygody. Nie wiem, czy to jest wygoda, przepraszam, że ci się wcinam, ale na przykład pamiętam, moja mama całe życie mi mówiła, ty się jeszcze w życiu narobisz. Tak mi mówiła. Ty się jeszcze nagotujesz, ty się jeszcze nasprzątasz. No nie pomyliła się. Przecież mnie to spotkało. Każdy z nas swoją pańszczyznę musi odrobić. Prędzej czy później. I z jednej strony wyręczamy nasze dzieci, ale przyjdzie dzień, że będą musiały wynieść śmieci swoje własne u siebie w mieszkaniu, jakim się zacznie już wysypywać, albo szczury zaczną biegać z karaluchami. No nie wiem, no przyjdzie taki moment. Kurczę, muszę coś powiedzieć. No. Nie przyjdzie. Z mojej bańki zawodowej. Tak? Ja naprawdę, żeby to nie było seksistowskie absolutnie, bo ja jestem, że to powiem, po obu stronach. Ale kurczę, jak patrzę na niektórych facetów, to ich czas nie przyszedł. Nie przyszedł. Dlatego, że zmienili mamę na żonę. To też prawda. I żona serwisuje. Tak. Więc mów głośno o tym, tak, to jest bardzo ważne. Zdarzają mi się jakby takie przypadki. Nie zdarzyło mi się, żeby żona była serwisowana przez męża. Obsługiwana, ale może nie na terapii, po prostu ich nie ma na terapii. Może są po prostu szczęśliwą parą. Dlatego ja uważam, że spędzenie w życiu dorosłym czasu z samym sobą jest bardzo ważne. I powinniśmy to też uświadamiać naszym dzieciom, że związki są oczywiście świetnym wynalazkiem, ale dobrze jest też sprawdzić samego siebie.
Jak czuję się z samym sobą i jak sam w życiu daję sobie radę. I uważam, że jeśli ktoś jest zrzucony na głęboką wodę, i znam takie przypadki, to taki dzieciak, który nie ogarniał niczego, nagle bardzo szybko się dostosowuje do tych warunków zastanych i musi się dostosować. I to robi. I okazuje się, że wchodzi w te same buty perfekcyjnych rodziców, którzy sprzątali, jak on spał. I on sprząta, nawet jak nikt tam nie śpi, no, on sprząta dla siebie samego w którymś momencie. I może to też jest delikatnie budujący wniosek. Tak, no myślę, że nie stwierdzimy niczego, że wszyscy zawsze, nigdy kto, no nie, to będzie trochę tak, trochę tak. To co mówisz, to jest już w przedszkolu. Jak idzie dziecko do przedszkola, a mama nie zdążyła, albo powiedziała nie tej nauczycielce, której trzeba, że wie pani, ono nie je brokułów, to ten idzie i je brokuły, bo inni jedzą. I robi rzeczy, których normalnie nie robił, bo niby nie umiał, albo niby nie lubił, a się okazało, że się dostosowuje, robi, bo inni tak robią. Socjalizuje tak? się. Tak. tak. Kiedy ono tam potem dorasta, no nie, no to okej, okay. Później, że tak powiem, 18 kopa z klifu i lataj. Co to jest brutalna. aczkolwiek to też ma swoje plusy. Oczywiście te 18 to żartuję, bo jeden dzień naprawdę nie robi tutaj różnicy i pewne rzeczy musimy do ich przygotować, ale do licha, żeby była przestrzeń na to przygotowywanie. A nie, że chuchamy, dmuchamy i wiesz co, twoim jedynym obowiązkiem jest to, żebyś się uczył. No błagam. No nie, twoim masz sobie w życiu radzić. Później dochodzimy do takich wniosków i jesteśmy obserwatorami sytuacji, że ktoś mówi, tęsknię za tym czasem bezdzietności. Zdarzają ci się w swojej pracy takie momenty? Tęsknię za czasem, kiedy nie miałem czy nie miałam dzieci. Może nie jest to permanentne zjawisko w życiu tych osób i takie myślenie, ale w ogóle takie myśli się pojawiają. No ale kto nie czasu do czasu w kryzysie sobie nie zatęskni, no nie? Tylko, że to... To nie jest od czasu do czasu, bo to ci, co już mają dzieci, no to je mają i mogą sobie w ten sposób myśleć, ale ci, którzy są młodzi i myślą o planowaniu rodziny, widząc trud swoich kumpli, kolegów, koleżanek, myślą sobie, o kurczę, to nie dla mnie. Nie, no ja się będę tak wysilał, gimnastykował, żeby dawać, a z powrotem jedyne, co dostaniemy, to brudne skarpetki i brudne talerze. Znasz te wskaźniki demograficzne aktualne? Zaczyna się robić problem. Nie wiem, którego mam się chwycić teraz, co powiedzieć. Nie znam wskaźników demograficznych, może o których ty mówisz. To jest krzywa opadająca, że się tak wyrażę. Wiecie co? Może przytoczę taki przykład. Jeden ojciec mówi, że wiózł swojego syna do szkoły, właśnie nastolatka, nie? Rzecz się działa za granicą i mówi. I mówi, tłumaczę mu, że widzisz, ty musisz być odpowiedzialny. Kiedyś będziesz tak jak ja, będziesz musiał zasuwać, żeby tu rodzinę ogarnąć, żeby finansowo to zabezpieczyć. Musisz teraz już mieć, wiesz, jakiś poziom odpowiedzialności, żeby kiedyś to dźwignąć. I ja myślę, no świetna reklama. Na miejscu tego dzieciaka raczej bym nie wchodziła w ten temat potem. Jak my wyglądamy jako dorośli z zewnątrz, aby nam się przyjrzeć, co my pokazujemy o rodzicielstwie, o dorosłym życiu? Fajne to, niefajne? Czy to jest naprawdę tylko ciężka orka na ugorze i droga krzyżowa? No, czasem nam to tak wyłazi, no nie? Ale jak nie czerpiemy radości z życia i czasem z tego rodzicielstwa, i czasem z tego związku, i czasem z tego bycia po prostu Kasią, Agnieszką albo Maćkiem, albo czasem z bycia zawodowo kimś tam. Czy jak nasze życie nie jest różnorodne, a my to pokazujemy na zewnątrz, no to nasze dzieci widzą tylko ten wycinek. Czyli wracamy do punktu wyjścia właściwie, że wszystko jest w nas, w naszym mindsetzie. To od nas zależy, jakie to nasze życie będzie. I tak samo, jakie będą nasze dzieci, albo takie, jakie będą, to będą. Ale co my będziemy brać z rodzicielstwa, nie tylko widzieć trud, znój i zmęczenie, ale też gigantyczną radość z patrzenia na młodego człowieka, którego stworzyliśmy. I wracamy do początku naszej rozmowy, bo tam też pojawił się temat rozmowy z dzieckiem. I żeby ta rozmowa była nie tylko w momencie, kiedy jest źle, kiedy chcemy coś naprawić, ale kiedy my odczuwamy dziką radość z tego, że jesteśmy mamą czy tatą. Też to komunikujmy, mówmy o tym i starajmy się wspólnie z dzieckiem cieszyć tym czasem.
Mm-hmm. Cieszyć się właściwie Werbalnie, wszystkim. Nie? Powiedzieć. Tak, powiedzieć. Ale mi się miło gadało. Wypowiedzieć, fajny oczywiście, na głos. Dzięki, że miał... Tak. Bo my myślimy, że dziecko się i tego domyśli. Nie. A ja najbardziej lubię poranki z dziećmi. Uwielbiam ich budzić. Budzę ich zawsze uśmiechem, jakimś żarcikiem, bo lubię, jak się od razu śmieją po przebudzeniu. I zawsze im mówię, to będzie piękny dzień. Mm-hmm. Wstajemy, będzie super. I to chyba też ma, znaczy łudzę się, takie przełożenie później na cały dzień, że budzimy się z dobrą energią i trzeba zrobić wszystko w życiu, żeby utrzymać dobrą, pozytywną energię i tak zwany good vibe, bo znowu wrócę do powietrza, które produkujemy wokół nas. Fajnie jest przebywać z kimś, kto jest pozytywny i uśmiechnięty. Tak, mogłabym się rozwinąć, ale pewnie nie ten moment. Nie chcę tutaj generalizować, bo wszystkie emocje są ważne i wydaje mi się, że dzieci też powinny widzieć rodziców, którzy przechodzą przez trudne momenty i radzą sobie z tym, którzy nie boją się swojej emocjonalności, którzy w ogóle potrafią emocje nazwać i uczyć inteligencji emocjonalnej, bo wtedy jest łatwiej zrozumieć siebie, ale też zrozumieć innych, czyli po prostu klasyczna empatia. Nie wiem, na ile ona jest wrodzona, na ile jest wyuczona, wypracowana, ale jest ważna. I dzięki temu my bardziej może zrozumiemy nasze dzieci, a może nasze dzieci bardziej zrozumieją nas. Łudzę się, nie? Może. Znaczy, nie wiem, czy ich zadaniem jest nas rozumieć. Odrobinkę. Żeby widzieli nasze stany, jak jesteśmy zmęczeni. Okay. Na przykład powiedzieć, może ci w czymś pomogę? Całą tę różnorodność życia. Ja z tym good vibe i z tą pozytywną energią mam tylko taki jeden, nie problem, ale takie ziarenko w bucie. Okazuje się, że... Jak z good vibe'em można być? Dobra, dawaj, jestem ciekawa. To nieprzyjemność jest kluczowa, żeby być w życiu szczęśliwym, ale poczucie sensu. Bo w życiu są różne momenty, nie? Ale i możesz robić wspaniałe rzeczy, ale nie czuć w tym sensu i one rzekomo są przyjemne, ale nie masz tego... Nie, to jest tylko, wiesz, akcja pobudka, żeby dać... Wiem, tylko powiedziałaś, wiesz, jeżeli mówimy o takim, tak, to oczywiście, energia fajnie, good vibe, nie, dobra tak, energia. Tak, potem oczywiście, za chwilę spojrzą za okno i zobaczą, ale nie będzie sensu, nie będzie się miało prawdziwej przyjemności w tym, co się robi. Tak. To będzie trochę oszukana przyjemność. Albo będziemy coś maskować, nie? Właśnie. Tak, więc kiedy my jesteśmy z tymi dzieciakami, to kiedy jest nam dobrze, powiedzmy, że jest nam dobrze. Kiedy jest nam ciężko, możemy powiedzieć, co, teraz mam taki ciężki czas. Mhm. I to też jest w ogóle wielka nauka mówienia o swoich emocjach. Mhm. Nie? I też byciu razem. Albo mówię, mam teraz taki ciężki czas, ale wiem, że jak przez to przejdę, to coś tam. No nie? I tu budujemy właśnie to poczucie sensu, prawda? I w sobie, i w dziecku. I ono widzi górki i dołki. Tak jak, nie wiem, na przykład myślę sobie o moich dzieciach, które widzą, że na przykład ciężko pracuję, ale spełniam swoje marzenia, nie? I ja im o to komunikuję. Że no, ten widok oznacza, że to. Ale jestem z nimi, na przykład, wiesz, odkładam telefon, idziemy czytać książkę wieczorem, nie? Albo teraz gadamy i to zostawiam. Czasem ciężko to pogodzić, ale ja się już, powiem wam, od siebie odwaliłam. Przestałam myśleć sobie wszystko albo nic. I teraz albo godzina, nie, jakiegoś wnikliwego czasu. Lepiej 5 minut, 10, 15, kiedy ja nie mam telefonu, jestem naprawdę na 100%, niż liczyć na to, że... No dobra. Cud. Jak radzisz sobie ze zmęczeniem? To jest coś, z czym ja sobie nie daję rady, zwłaszcza jeśli moja zmiana, tak to mówię, zaczyna się, powiem, 5:36 rano i kończy się około 21:00. To ja się już nauczyłam zarządzać swoją własną energią i wiem, że nie dojechałabym do wieczora, dlatego robię sobie tak zwane power nap, czyli szybkie drzemeczki. Nawet takie 15 minut wczoraj miałam taki kryzys. Chyba przez pogodę, nie wiem, no tak mnie poskładało. Musiałam chociaż 10 minut zamknąć oko, ale dzięki temu uratowałam drugą połowę dnia, bo zebrałam się w sobie i miałam jeszcze siłę. Ale zmęczenie jest ogromne i też przez bodźce, które nas atakują z każdej strony, zwłaszcza jak się żyje w dużym mieście i korki, nawet sama jazda samochodem jest wykańczająca. Zatem jaki masz sposób na to, żeby ładować akumulator i żeby po prostu być później dobrym rodzicem w domu, good quality? To, co powiem, wynika z uważności, której się nauczyłam. I z takiego naprawdę przegadywania ze sobą rzeczy, co mi faktycznie pomaga. I nie potrafię w pracoholizm odpłynąć straszliwie, jak się dużo dzieje, ale ja na przykład
kocham kawę. I czas picia kawy to jest mój czas albo takiej pracy twórczej, albo reaktywacji siły. Okay. I moje dzieci wiedzą, jak mama pije kawę na przykład rano, będzie lepszym człowiekiem, nie przeszkadzać. I ja ich bardzo wcześnie nauczyłam, nie przeszkadzam, przychodzą, dużo ci zostało, nie? Jak coś ode mnie chcą. Klarowny komunikat. Tak, ale wiem, że ale rano, mój start w poranek, jak ty mówisz o tym, to ja też mam swój rytuał, który potrzebuję, żeby dobrze wystartować. Jak wiem, że mi tam spada energia po południu, jak sobie zrobię kawę w moim popołudniowym kubku i dam sobie coś, no to wtedy się doładuję. Jak jestem przebodźcowana, a ja pracuję online, nie? Więc ja non-stop patrzę w komputer albo w telefon, no to ja po prostu zmieniam bodźce. Albo zdejmuję tych bodźców trochę z siebie, albo je zamieniam na jakieś inne. Moja zmiana się zaczyna 6:30. I się kończy tak, no jak dzieciaki pójdą spać, tak koło 10. No to no, potem jest starsza, ja już jadę 12 godzin. No. Dziewczyny, ponieważ za chwilę konieczna będzie kawa, to jeszcze zupełnie na koniec. Jakie zdania pojawiają się w twoich ustach, są wypowiadane właśnie na koniec spotkania z parami, które pojawiają się u ciebie, z rodzicami, z partnerami w tej terapii? Jakie jest to zwieńczenie tego spotkania najczęściej? Co im mówisz? Zasadniczo to, co powinnam powiedzieć, ponieważ ja pracuję w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniu, a ona ma pewne rzeczy, które mają nastąpić w czasie sesji, to jest wzmocnienie klienta, to znaczy komplementowanie. Usłyszałam, że to jest okej, tutaj widzę taki zasób, tu widzę taki zasób. Czasem się to udaje w taki sposób, czasem ta sesja się toczy tak, że ciężko mi na to wygospodarować odpowiednią ilość czasu, ale zawsze się staram zostawić klienta z nadzieją. To zostawmy naszych widzów i słuchaczy z nadzieją dwoma zdaniami, biorąc pod uwagę to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy. To minie. Piękne podsumowanie. To minie i na końcu jest cel. I na końcu. I naszej drogi, i drogi dzieci. Jak byś zinterpretowała? To minie? Serio? Serio. Aga Rugała była dzisiaj naszym gościem w podcaście Serio. Natomiast my gorąco zapraszamy, byście zasłuchali się w podcaście Agi, Aga Rugała oczywiście. Odsyłamy też do konta instagramowego. I zapraszam do mojej książki. A, oczywiście, że tak. Świeża, pachnąca, jeszcze druga. Tak, jeszcze pachnie farbą drukarską. Bardzo dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki. Wszystkiego dziękujemy dobrego. Dziękujemy i czekamy na wasze komentarze. Och, jacy jesteśmy ciekawi, czy wy też macie takie właśnie historie, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękujemy, że byliście z nami i do zobaczenia.